Fredek radzi. Nie wszystkie modemy kablowe mają wbudowany router Wi-Fi. Chopin Telewizja Kablowa w ramach abonamentu udostępnia swoim klientom routery Wi-Fi firmy TP-Link. Router standardowo wyposażony jest w 4 porty LAN-owe, oznaczone żółtym kolorem, oraz jeden port WAN oznaczony niebieskim kolorem, do którego należy podłączyć modem kablowy. Przed pierwszym podłączeniem routera należy modem kablowy odłączyć od prądu. Do zestawu z routerem oprócz zasilacza mamy także kabel LAN, którym należy podłączyć modem z routerem. Kabel LANowy podpinamy w niebieski port routera, najczęściej oznaczony jako WAN bądź internet. Ponownie podłączamy modem do prądu, następnie włączamy router. Domyślnie routery TP-Linka są już skonfigurowane. Na spodzie routera znajduje się naklejka z kodami kreskowymi. Można na nim sprawdzić hasło do sieci bezprzewodowej oraz nazwę sieci SSID, czyli nazwę, pod którą router widnieje w sieci. Korzystając z powyższych ustawień, możemy bezpiecznie korzystać z internetu. W innym przypadku musimy skonfigurować router ręcznie. W tym celu otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy 192.168.0.1. Domyślnym loginem jest admin, domyślnym hasłem także admin. Po zalogowaniu przechodzimy na autokonfigurację, klikając przycisk Dalej. Adres IP otrzymywany z Chopin telewizji kablowej jest automatyczny, nie należy nigdy podawać go ręcznie. Dlatego zaznaczamy opcję Dynamiczny adres IP. Nie ma potrzeby klonowania MAC adresu, dlatego zaznaczamy Nie. Kolejnym krokiem jest ustawienie nazwy sieci Wi-Fi, czyli nazwę, pod którą zobaczymy router np. w telefonie, laptopie. Ustawiamy dowolną nazwę oraz podajemy hasło do sieci. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków, najlepiej duże, małe litery oraz cyfry. Po uzupełnieniu danych klikamy Dalej i Zapisz. Gratulacje, właśnie udało Ci się skonfigurować router Wi-Fi. Ostatnim krokiem jest zabezpieczenie routera innym hasłem niż domyślnie. Pamiętasz? Admin admin. Z lewej strony wybieramy narzędzia systemowe i klikamy w hasło. W pierwszych dwóch polach podajemy stare dane, czyli nazwa użytkownika admin, hasło admin, pozostałych nowy login i nowe hasło. Ważne, aby nikomu nie udostępniać tych danych.